Grupy paramilitarne stoczyły ostatnio bitwę na terenie byłej jednostki wojskowej w Bolęcinie. W większości w grupach ASG, czyli posługujących się replikami broni używanej przez wojska na całym świecie, są mężczyźni. W Bolęcinie było 50 osób, w tym dwie kobiety. Amatorów tego sportu jest jednak więcej. Spotykają się na podobnych rozgrywkach organizowanych w całej Polsce. Jak twierdzą, to niedrogie hobby. Trzeba zakupić umundurowanie, najczęściej z demobilu. To koszt rzędu 400 zł. Do tego podstawowa replika broni to dodatkowe 300 zł. W sumie na początek jednorazowo trzeba wydać około 1000, choć osoby, które od dawna biorą udział w walkach ASG, mają sprzęt warty dwa razy tyle. Witam Was serdecznie. Po pierwsze, najważniejsze, teren jest nasz. Jeśli zobaczycie cywila, uprzejmie poproście o opuszczenie terenu. Cele drużyn, mapy dostaną dowódcy. Plan akcji był prosty. Obie drużyny zostały podzielone na czerwonych i niebieskich. Musiały odnaleźć pojemniki na wodę, dostarczyć je na przepompownię, tam uzupełnić wodą i odnieść na punkt skupu. Każdy oddany litr wody oznaczał jeden punkt dla drużyny. Panowie, wymarsz do swoich baz! Słuchając scenariusza, wydaje się, że zadanie nie jest takie trudne. W praktyce wyglądało to o wiele poważniej. Uczestnicy przeciwnych drużyn samodzielnie ustalają własny plan walki i wzajemnie utrudniają sobie zadanie. Wystarczy, że my przedupimy na wprost przez las, i dostaniemy się tutaj i możemy stąd śmiało uderzać w tę stronę. Bo oni jak nic będą trzymali tą drogę i punkt wodny. Nas jest trochę mniej, więc jeżeli chodzi o zdobycie teraz punktu wodnego, więc my musimy przede wszystkim utrzymać baniak z wodą. To musicie wziąć pod uwagę. Pójdziemy wolniutko. My pójdziemy trzy razy wolniej przez las. Efi, jakaś tutaj polna ścieżka może będzie? Ale to byś musiał lecieć tędy. Aha, dupić, racja, tędy dupić i nadpołożyć drogę. Dobra, łączność macie? Jak będę krzyczeć kontakt, to uciekać. Pięć osób idzie tyłami na tamte skup. Tam. Krzysiek, gdzie jest resp? Toczy się regularna walka, w której ważna jest taktyka, szybkość i oczywiście celność. Gra opiera się na zasadach fair play. Generalnie każdy, kto dostanie kulkę, czy to jest replika, czy to jest ciało, mundur, przyznaje się i schodzi właśnie do tego tak zwanego respa, gdzie oczekuje swoje 15 minut kary i wraca do gry. W Bolęcinie na terenie jednostki wojskowej w pierwszej fazie gry na prowadzenie wyszła drużyna niebieskich. Gratuluję na wstępie drużynie niebieskiej, która rewelacyjnie rozpoczęła i już na wstępie uzyskała 11 punktów za przejęcie 6 baniaków i uzupełnienie wodą. Nie wiem, jak to wykonali, ale dowódca generalnie zorganizował to wszystko przy starcie i na obecną chwilę prowadzą. Gracze wyposażeni są w repliki broni armii walczących na całym świecie. To są kałasznikowe, to jest AK-47, 74, to są różnego rodzaju M-ki, SWD, Dragunowy. I generalnie, które repliki tutaj posiadamy, to są z naciągiem sprężynowym, elektrycznym i gazowym. Potem wynik walki uległ zmianie i przewagę oraz zwycięstwo odnieśli czerwoni. Wygrana jest oczywiście bardzo ważna, ale dla wielu uczestników takich spotkań sam udział w zawodach to już ogromna frajda. Zawodnicy strzelają do siebie specjalną amunicją, plastikowymi kulkami, które są notabene biodegradowalne. Uderzenie taką kulką może być bolesne, a nawet skończyć się rozcięciem naskórka. Chcesz chusteczkę? Chcesz chusteczkę albo coś? Chodź. Weź sobie trzy chusteczki. Dlatego warto chronić zwłaszcza twarz. Okulary ochronne są konieczne. Często zawodnicy wyposażeni są także w specjalne ochronne maski. Z reguły wprowadza się także ograniczenia wiekowe w przypadku udziału w takiej grze. Dolna granica to 18 lat, górnej brak. Zawody organizowane w Bolęcinie były jednymi z cyklu. Wielbiciele ASG z terenu Chrzanowa jeżdżą na wiele podobnych imprez w całej Polsce, bo taki sposób spędzania wolnego czasu ma coraz więcej zwolenników. Amatorzy ASG pokazują też, jak można wykorzystać opuszczone tereny i budynki.
jak choćby była jednostka w Goręcinie.